Leszek, Małgosia, Litka, Ela Setman, Zbyszek Nowak, Konrad, oni wnieśli taki klimat inny do szkoły. Jakoś zmniejszył się ten taki dystans między nauczycielami i uczniami. I potem przyszedł tam jako dyrektor i to zaakceptował. Coś wtedy takiego przełamało się w tej szkole. Leszek, pamiętasz nasze nocne Polaków rozmowy w Zwardoniu? Albo wycieczkę, Kotlinę Kłodzką i ten rozśpiewany autobus, gdzie Stasiu Pindziński na akordeonie wygrywał na tym ruchomym krześle. Dla takich warto być nauczycielem. Patrząc teraz na naszego Leszka, to sobie wyobrażam, że to był brunet z czarną brodą. Palił, a że na niego broda mówili? Tak. I palił fajkę. Było, pachniało w całym pokoju amforą. Ja pamiętam, jak dzień nauczyciela, piękne przyjęcie przybrałem w stole, a Leszek celebruje palenie fajki. Tak? I do dziś się z tego śmieję, jak pan dyrektor zorganizował apel, na którym miał powiedzieć, że pan Leszek Kodziński, profesor, zdobył doktora, doktory zapisów. No, zawsze był ten apel pana dyrektora, gdzie były nagany, ale i chwalono osiągnięcia uczniów i nauczycieli. Ja pamiętam, idę wtedy po schodach z Leszkiem Młodzińskim, idziemy, rozmawiamy, z daleka widzimy na sali ludzi. W tym momencie podbiega do nas pewna pani Woźna, pani W. Do Leszka i mówi: panie profesorze, to pan będziesz teraz do recepty pisał? A Leszek mówi: nie, pani upada nazwisko, nie, ja nie taki doktor. A pani Wronowa mówi: to pan nieważny, taki doktor. Ja wtedy chciałam spać ze schodu ze śmiechu. Nie mogliśmy do końca dostali na ten apel wejść, tak żeby się kiwnęli. Jeszcze jak? Troszkę dalej, bo pamiętam cię, Leszku, jak przyszedłeś jako praktykant do naszej szkoły. Młody, praktycznie z brudką, elegancki chłopak. I potem pamiętam cię, jak przyszedłeś już do pracy, jako nauczyciel. I też zapamiętałem bardzo dużo z bardzo przyjemnej, rzeczowej, konkretnej, koleżeńskiej współpracy z tobą jako z dyrektorem. A zresztą świadczy o tym pewnie i to, że dość często na tej rolniczej się spotykamy. Chyba widzisz, że no też już te 11 lat na emeryturze jakoś sobie daje radę, mimo wszelkich przeciwności losu. Także też ci chcę dodać otuchy i pocieszyć, żebyś się nie zamartwiał, żebyś nie myślał o tym, co było, czego jeszcze nie zrobiłem, bo to nie daje efektu. Daje to poczucie tylko takiego niespełnienia pełnego, a jednak mimo wszystko trzeba przejść do przodu i trzeba zająć się tym, co tutaj Piotr powiedział, ruchem, dużo na powietrzu, opieką, w miarę możliwości pracą fizyczną, no i wszelkimi sprawami, bo na emeryturze czasu mieć nie będziesz. No ja pamiętam bardzo dużo. Przede wszystkim od samego początku, bo przypadło mi go przyjmować, byłem wtedy inspektorem szkolnym i potem w 72 roku, w 75 roku przyszedłem jako dyrektor. Miałem bardzo duże skrupuły przed tym czy potem, ale pomogli mi ludzie, między innymi Leszek, który był wicedyrektorem, bardzo pomagał mi w mojej pracy. Szczególnie mu chcę podziękować za tą pomoc, za Zwardoń, który byśmy wspólnie organizowali z panią Elą, z Leszkiem Młodzińskim, który jeździł i kontynuował później już po moim odejściu.
Leszku, dobiegłeś pewnego etapu życia, nie martw się. Prawdziwy nauczyciel nigdy nie odchodzi ze szkoły naszego liceum. Żyje w pamięci swoich uczniów wychowanych i żyje bardzo długo. I dlatego chciałem Ci serdecznie za wszystko podziękować. Byłeś bardzo koleżeński, obowiązkowy, miły i dlatego Ci bardzo za to wszystko dziękuję. Witamy Cię w gronie seniorów i dlatego cieszę się, że będziesz mógł poświęcić więcej czasu rodzinie, wnuczkom, będziesz mógł realizować swoje zainteresowania, na które sobie zasłużyłeś i odpoczywaj czynnie i pamiętaj, że życie się nie kończy. Leszku, wszystkiego dobrego! Szanowny panie dyrektorze, bardzo się cieszę, że drodzy państwo, wszyscy u nas gości w kawiarni, a ja w imieniu rocznika absolwentów 79 chciałam panu dyrektorowi podziękować za wszystko, co pan dyrektor dla młodzieży, dla nas zrobił. Serdecznie pozdrowić i zaprosić wraz z żoną, z wnukami do naszej kawiarni, kiedy pan dyrektor tylko sobie będzie życzył. Für Lech Modzinski, die Europa-Hymne. Freude schöner Götterfunke, Tochter aus Elysium. Wir betreten freudetrunken, himmlische dein Heiligtum. Alle Menschen werden Brüder, Deutsche, Polen, Hockenheim. Und wir fahren immer wieder nach Sowjetsche, um bei euch zu sein. Lieber Direktor Lech Modzinski, du bist jetzt Emerit. Ich wünsche dir, dass du kein immer Eremit wirst. Du bist jetzt in Rente, hast Zeit für deine Enkel. Kannst sie wiegen, hast Zeit für deine Frau, um sie zu lieben. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank für deine Unterstützung, für Hockenheim. Do widzenia, dziękuję bardzo. Kochany panie dyrektorze, życzymy panu wszystkiego dobrego! Pieniędzy. I szczęścia. I wygranej totolotka. I miłości. I prawo. I podróży dookoła świata. I ekstremalnych wrażeń. I kondycji fizycznej.